Hej siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Jali, a to kolejny odcinek z Margonem. Bijemy pirata i jak pewnie widzicie, są łapki. Są łapki zlotane dzisiaj, właściwie to z wczoraj na dzisiaj. Wróciłem sobie z wyjazdu, także nagrywam ten odcineczek. Mogę wam się pochwalić, jak to wygląda teraz. 1743 bicia i nie zaliczyło mi tej legendy. No jest jedna legenda, no niestety tylko jedna. Znaczy jakby była jedna, a byłaby na profesje fizyczne, byłoby całkiem spoko, nie narzekałbym. Myślę, że byłbym nawet szczęśliwy, prawdę mówiąc, bo miałbym już po prostu legendę na tego łowcę, który no jednak potrzebuje. Co tu się dzieje? Lega na odcinku, to się nazywa powrocik. To się nazywa powrocik, ale znowu nie ta. Ty napiszę na odcinku XD. Kurde, znowu zbrojka, no ja cię kręcę. Ile ja już mam tych legend z tego z tego graba? Cztery? Nie, więcej mam. A nie, cztery. Tak? Trzy zbrojki na tropa i jedną na maga. Boże, no ale posypał mi grabasz, no posypał mi. To muszę przyznać, kurde. No, jakby to powiedzieć. Ekspimy dalej tak to mojego woja, którego ekspię pod event. Ekspię go pod event. Póki co mam 69, napiszemy dziękuwa. Ale kurde, no lega na odcinku, no to powiem wam, że tego naprawdę dawno nie było. Dawno nie było takich dymów tutaj na kanale u mnie. No mamy wojka, ekspimy go, póki co 69 level. No i powiem wam tak, że no powoli, powoli go tutaj ekspię. EQ, jak widzicie, jest no XD trochę w to EQ. No i ekspię go na tych całych topielcach i tak dalej, bo no leci tutaj całkiem nieźle exp. No sami widzicie w sumie po 4% za grupkę, tutaj kolejne prawie 4, tak? No i tu są głównie takie większe grupki. Teraz przyszedłem pierwszy raz na tą mapkę, gdzie są te większe grupki. Coś tam od 65 tu XP i w ogóle zapomniałem kupić broni. Dokupiłem ją dopiero na 68 przy końcówce w sumie. Czekajcie, bo tu trzeba odpisać. Kurby. Dobra, no odpisałem szybko na klanie. Oczywiście pozdrawiam klan i dziękuję za GZ-ki, które dostałem. No powiem wam, kurde, lipa, lipa, bo nie zlotałem unikatowej broni na woja, a miałem taki zamiar, chyba na 71 jest tutaj unikatowa broń z GR-ką. Ona by była o tyle spoko, co nie mam po prostu żadnej innej broni, dopiero na setny mam jakąś broń przygotowaną. Także na 75 też będzie niestety broń z apki. No nic ciekawego, nic fajnego. Ale kurde, powiem wam, że troszkę mnie rozbudziła ta legenda, troszkę mnie rozbudziła. Fajnie, fajnie, że lega na odcinku bardziej, bo tak to syf lega. Syf lega będzie przynajmniej na esencję będzie na esencję, może ktoś to też na esencję by kupił, to zawsze by tam trochę emek wpadło. Ostatnio sprzedałem takową chyba za 200 M z kawałkiem. Albo 200, już nie pamiętam, ale coś tego typu, bo to jeszcze przed wyjazdem sprzedałem. Będziecie mogli to zweryfikować na jednym z miksów, który będzie za jakiś czas, no i tam też będą właśnie legendy. No tej niestety nie będzie, bo ta jest na odcinku. A nie chce mi się tego wymontowywać. Poza tym, no to co już jest raz na YouTubie, to nie będę przecież powielał tego ileś tam razy, żeby po prostu więcej wrzucić w jednym filmiku. Dobra, mamy 70, czyli w sumie cel jest osiągnięty, bo miałem tutaj tylko 70 nabić, co by później polecieć, porobić sobie questy stepem do Tuzal. Ale no dobra, to sobie już przejdźmy do samego końca, te wodniki i tak dalej. No, exp leci tutaj dość szybko, no ale jak to na niskich levelach, dość szybko wszędzie leci exp. Zarobek chyba jest całkiem też nie najgorszy. Mamy tutaj tepy do tuni, mamy tepy do tuni, super. To sobie questa u tuni zrobimy akurat, przy czym sobie sprzedamy te śmieci. Dobra, dobijmy sobie ostatnio ten kącik tutaj. Okej. Sprzedamy sobie śmieci, przy okazji będziemy mogli już niedługo się na RM wybrać. No bo legi jakieś tam są, jeszcze na 7.1 się chlubę założy.
Także będzie okej. Tu dobra, zmienimy sobie jeszcze tutaj to co widzimy, bo tu są spore grupki. A nie, jednak nie, myślałem, że to jest jednak duża grupa. Tak, jeszcze żaby będę bił, no super. Coś duże grupki są, no tu jest jakaś grupka taka w miarę, okej. No i ty jesteś ostatni na tej liście. Wskakujemy sobie tutaj. I przydać się do czegoś. Okej, mamy tepek do Idhan, lecimy sobie do Idhan i lecimy od razu do baraków. Zrobimy sobie na szybkości tego questa. Okej, tutaj lecimy sobie do Yarena. Lecimy do Yarena, kurde. Płacimy ten milion. Szkoda, że znowu ta zbrojka. Widzicie, mamy 29, godzina 13:24, a tutaj mamy 29, godzina 1:19. Także no w krótkim odstępie czasu. No wolałbym oczywiście drugie łapki, tym razem na fizyczne profesje, na fizyczne. No i tak, zaraz pogadamy o pozdrowieniach. Dobra, jest 72, jest kozak. Jak jest 7-2, to jest kozak. Dobra, sobie przerzucimy ten talizman tu. Założymy sobie naszej, ten możemy tu wrzucić i posprzedajmy sobie jeszcze śmieci. No, trochę wpadło kasy z tych śmieci samych. To sobie zostawimy, bo to eventowe, to sobie dlatego zostawimy. To sprzedajemy. I czy ja mam tutaj coś do założenia? No lipa jest z tym zakładaniem itemów. Dobra, a jeszcze tutaj mamy taki śmieć. Okej, dobra. Trochę tych tepów tutaj mamy. Wypadałoby teraz E2 zbić. Zacznijmy od szczęśliwego na tym odcinku grabarza. No, będzie clickbaitowy. Clickbaitowa będzie nazwa, także super. W sumie całkiem nieźle to wyszło. Będzie lega na odcinku, here. Po powrocie, nice'u. Bijemy sobie piratka i mamy z pirata, nic nie mamy. Okej, jak to wygląda czasowo, jeśli chodzi o nagrywkę, bo też nie chcę zrobić z tego nie wiadomo jak długiego odcinka. A i właśnie. Moi drodzy, daily, to startuje daily, to jest pierwszy odcinek daily, także skoczmy sobie teraz jeszcze, gdzie możemy sobie skoczyć. Chodźmy na chwilę na Hypnos, na mojego tropiciela, 265, biliśmy dzisiaj kolosa 252, niestety no nie nagrałem go, tutaj sobie otwórzmy link. Otwórzmy sobie link na chwilę, ja sobie go zaraz zobaczę. Dobra, jestem już po krótkim cięciu. Troszkę sobie popisałem, musiałem ogarnąć parę spraw odnośnie Hypnoska. No i dobra, tutaj sobie zaczniemy tego questa. Zaczniemy sobie questa z teleportem do Tchuzal. No jest to spoko, bardzo spoko solucja. Tyle tylko trzeba mieć troszkę teleportów i najlepiej jak już się zna tego questa, to wtedy się go robi naprawdę bardzo szybko. No ja go akurat znam bardzo dobrze. No i co, chwilę temu ta lega spadła. Zaraz rogniemy sobie znowu po dwójeczkach, bo już tam powoli respią. I teraz sobie jeszcze tylko zrobimy parę dialogów questowych, co by mieć trochę już mniej do roboty. Zawsze. Zbili Mietka Żula. O, nie. Zbito Mietka Żula. Kto zbił Mietka Żula? Młody Wiśnia. Zbił Mietka Żula. To nieźle. Dobra. Logamy sobie najpierw na grabarza. Oczywiście pozdrawiam cały klan Sumestyli na Hypnosku. Bijemy. I tym razem nic nie spadło, niestety. I jeszcze zobaczymy. Może coś pirat odda. Może odda coś pirat, ale kurde, powiem wam, że ta legenda, jak dla mnie, już cały odcinek zrobiła. I teraz sobie tylko troszkę dogramy. Tak ogólnie w tym daily będę chciał jak najwięcej zrobić, w sensie jak najwięcej światów ogarniać, żeby cały czas była jakaś tam w miarę różnorodność. Na pewno będzie się trochę pojawiało tych jednak klipów, odcinków z expa tego wojownika, ponieważ no robię to teraz. Też będę starał się nagrywać daily
jako daily, czyli nie nagrywać na zapas, tylko ogarniać to po prostu na bieżąco, tak, z dnia na dzień nagrywać. Żeby móc wam po prostu odpowiadać na różne komentarze, które będziecie zostawiali, na tematy, które będziecie chcieli, żebym przedyskutował i tak dalej. Ale też jest ważna informacja, ponieważ 5, czyli w środę, znowu wyjeżdżam. Tyle, że tym razem akurat wyjeżdżam do niedzieli i w niedzielę jakoś w południe, po południu będę wtedy już w domu. A wyjeżdżam tak na krótki wypad w góry. Bardzo krótki, można powiedzieć, ale czuję, że potrzebuję, także jadę sobie z ekipką. Także będzie fajnie, kolejny taki krótki wypad. I to już będzie na stówę ostatni wypad w tym roku, w te wakacje. Chyba, że coś jeszcze pod koniec wakacji się tam uda ogarnąć. Uda lub można powiedzieć, że po prostu się ogarnie. Gdzie zatrzymał się kontakt? Okej, okay, to teraz na piętro. Także no mówię, to będzie wtedy przeskok, 4 dni będzie tak jak teraz, bez komentarzy, aczkolwiek daily będzie. Także przyszykujcie się, że w tym czasie daily będzie troszkę inne. Okej. Okay. Czyli jednak jeszcze musimy porozmawiać z karczmarzem. A nie już tam z tą panią starszą. Dobra, jednak się zdecydujesz i teraz idziemy do jego żony. Teraz idziemy dopiero do jego żony. Sami zobaczycie, jak bardzo opłaca się robić te questy. Poza tym, no to już jest kolejny teleport zrobiony, tak? Już wtedy nie trzeba się bawić później. Przepraszam, później. A teraz naprawdę dość sporo leveli to da. I robi się to dość szybko. Robi się to dość szybko. No i omija się ten taki przedział, którego ja nigdy nie lubiłem. Ekspienia na minotaurach. Bo jest to dla mnie, no naprawdę, męczący fragment gry. A tak już sobie wybijemy ten 76 na przykład. Albo wyżej nawet. Co by założyć już jakiś ekwipunek nowy, chociaż ja tutaj z tego co widzę za wiele tego ekwipunku nie mam. No tutaj ten hełmik mi zaraz powinien odpaść, tak? No niby statystykami jest lepszy od tego i w sumie chyba nawet już go zdejmiemy, ten legendarny. No bo jednak no ten bonus płomienny aż tak na exp chyba dobry nie jest, mi się wydaje. Poza tym będę miał zaraz z budków na 82. Dobra, gadamy sobie tutaj z tym ziomkiem, teraz z nią i rozglądamy się jeszcze po pokoju. Najpierw szkatułka, teraz szuflada, czytamy jej list, z pewnością wychodzimy. No i kończymy już pierwszego questa, który naprawdę szybciutko nam zleciał. No i tak właśnie, zaraz przejdziemy do pozdrowień, aczkolwiek no znowu poruszę ten temat, jeszcze przed samymi pozdrowieniami, które no po prostu po cięciu ładnie ogarnę. No mamy 74, także super, damy sobie 2 punkty w siłę i uciekamy stąd. Co do pozdrowień, do samych pozdrowień jako... No jeszcze nie pozdrowień, co po prostu... tego, czego ja wymagam. A ja wymagam naprawdę niewiele, bo po prostu subskrypcji. I osoba, która chce pozdrowienia, to po prostu, no, powinna moim zdaniem dać też coś od siebie. Powinna dać coś od siebie. W tym wypadku po prostu kliknąć subskrybuj. I co ważne, mieć te subskrypcje widoczne, żebym mógł to zweryfikować, tak? Często, gdy jest subskrypcja już od jakiegoś czasu i są te subskrypcje widoczne, YouTube sami pokazuje, że osoba pisząca komentarz subskrybuje. Jednak często też mam tak, że muszę samemu wchodzić na czyjś kanał czyjegoś subskrybenta, w sensie na konto, no i tam wtedy zobaczyć sobie... co i jak. I teraz jeszcze informacja co do tego konkursu, który jest na Hypnos. Będę jakoś, myślę, z dzisiaj na jutro będę już powoli ogarniał te komentarze. Będę robił małą segregację i tak dalej. Także będziemy to jakoś ogarniali razem z Clarissą. Będziemy to jakoś ogarniali. No i wszystko na pewno będziecie wiedzieli z pierwszej ręki, jak najszybciej tylko będzie to możliwe. No i tu jest już kolejny, drugi questik z cyklu 3 questów składających się na teleport do Tchuzal. Mhm. Tutaj sobie gadamy z tymi NPC, tutaj jeszcze raz z nim.
Tak. Dalej. No i teraz idziemy do tajemniczego Johna, a właściwie do Johna tajemniczego. Tutaj spryt, ok. Jeszcze inne pytania. I lecimy sobie do Andarum. I tutaj musimy polecieć do drzewka, że tutaj kiedyś byłem. W ogóle pozmieniali te mapki, pozmieniali te NPC-ty. Znaczy NPC-ty, boże, mopki. Dziwnie wyglądają, tak tylko powiem, no takie grubaski. Dobra, lognijmy sobie szybko po LW-eczkach. Ile czasu? 15 minut. No i myślę, że takie do 20 minut będzie trwało każde daily. Dlatego ja sobie troszkę przebrnę przez fabułę tego questa. No na pewno wiele razy już widzieliście tego questa, no nie jest to nic ciekawego. No i zobaczymy się zaraz znowu, jak będę już prawdopodobnie kończył tego, bądź już następnego questcika. No dobrze, moi drodzy, także już kończymy ostatniego questa z serii. Podbijamy sobie po nagrodę i jest świetnie, 77 poziom, zakładamy sobie sygnacik. Mimo, że już taki mam tu przygotowany, to sobie już to wyrzućmy stąd. Okej. I teraz co, na 82, na 80, 82, 3, 80, średnio z tym ekwipunkiem, to średnio wygląda. Ale no moi drodzy, teraz rognijmy sobie szybko po dwójeczkach i na tym będziemy kończyli ten pierwszy odcinek z daily. Ten pierwszy odcinek z daily, który będzie początkiem miesięcznego nagrywania codziennego. No, fartownie dzisiaj się zaczęło daily, bo legenda na pierwszym daily, także moim zdaniem bardzo dobry początek, dobra prognoza jak na cały, można powiedzieć, sezon daily. No tutaj niestety pirat, dalej nic, no ale cóż, nie można mieć wszystkiego tak od razu, od zaraz. To tyle, dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, piszcie komentarze i ja zaraz jeszcze się wetnę tutaj z pozdrówkami, oczywiście, na końcu, tak jak już obiecałem. No i dobrze, moje byczki i byczunie, jeszcze na sam koniec właśnie te pozdrowionka, o których wspomniałem chwilę temu. Pozdrawiamy głównie z sekcji komentarzy, ale i również z gierki. Nexu, Geborn, Kuba Uzi, Kacperek Wiśniewski i Mateusz Agata. Te osoby pozdrawiam. Ci, których nie pozdrowiłem, a pisali coś w komentarzach na przykład, no to najwidoczniej do tego momentu, w którym to nagrywam, macie ukryte subskrypcje, bądź tych subskrypcji nie macie po prostu. Także no, zachęcam, jeśli ktoś chce pozdrowionka, no to jednak coś od was i coś ode mnie. Trzymajcie się, do następnego, hej!